Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej podsumowało 2017 rok i poinformowało o planach na najbliższe miesiące. Walne zgromadzenie towarzystwa odbyło się w sobotę 14 kwietnia w sali na rogu w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Przybyłych na spotkanie przywitał prezes TMZK Lech Wiśniewski, który zwrócił uwagę na to, że ten rok jest wyjątkowy dla towarzystwa ze względu na 50-lecie jego istnienia. Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano Stanisława Orzechowskiego. Pierwszym punktem było sprawozdanie z prac zarządu za 2017 rok. Prezes przypomniał, że w minionym roku TMZK zrealizowało większość zaplanowanych działań. Była to m.in. promocja i wydanie 7 publikacji, w których znalazło się wiele interesujących i odkrywczych informacji. Dzięki działalności towarzystwa udało się przebudować pomnik na cześć mieszkańców Janikowa zamordowanych podczas niemieckiej pacyfikacji 3 listopada 1943 roku i dokonano renowacji 6 zabytkowych nagrobków na kozienickim cmentarzu. Towarzystwo przeprowadziło również kwestę na rzecz ratowania zabytków, w czasie której zebrano ponad 10 tysięcy złotych. Z inicjatywy towarzystwa zmieniona została też lokalizacja uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja spod kolumny Zygmunta przed popiersie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzięki staraniom TMZK uprzątnięto i oznakowano cmentarz ewangelicko-augsburski w Holendrach Kuźmińskich. Prezes Lech Wiśniewski podziękował wszystkim, którzy wspierają działalność towarzystwa, a przede wszystkim samorządom. Na koniec podsumowania minionego roku uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłych członkach TMZK. W tym roku towarzystwo zaangażowało się w zbiórkę pieniędzy na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. W planach jest renowacja co najmniej 3 zabytkowych nagrobków – księdza Feliksa Kuropatwińskiego, rodziny Białoskórskich i rodziny Kalczyńskich, a także kapliczki przy skrzyżowaniu ulic Głowaczowskiej i Sportowej. TMZK chce też opracować i wydać bogato ilustrowaną książeczkę dla nowonarodzonych obywateli miasta Kozienice na temat historii miasta i teraźniejszości, a także wydrukować 35. zeszyt Ziemia Kozienicka oraz zorganizować sesję popularno-naukową w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie też uroczysty jubileusz 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. TMZK chce w tym roku popularyzować również 100-lecie odzyskania niepodległości, 100 lat istnienia Kozienickiego Liceum i 50 lat powstania elektrowni Kozienice. Podczas dyskusji zaapelowano o odznaczenie dla siostry Barbary Wycech za inicjatywę organizowania festiwalu imienia Józefa Furmanika w Kozienicach. Pojawił się też temat odznaczeń dla członków TMZK z okazji 50-lecia i powrotu do inicjatywy statuetek Zygmuntów dla zasłużonych dla miasta. Na koniec zebrania przybyli mieli okazję zapoznać się z obszerną prezentacją na temat stulecia Liceum Ogólnokształcącego, którą przygotowała i zaprezentowała dyrektor szkoły Ewa Malec. Wśród uczestników spotkania byli m.in. wiceburmistrz Małgorzata Bebelska i starosta Andrzej Jung.